Tu Pyzada, kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników na najnowszy film oto z tego wypadu, czyli Zalew Kielecki, zwany Kielcok, nie inaczej. I łowienie z nadlodu, z podlodu, jak go zwali, tak go zwali. Drodzy Państwo, na tą chwilę jest godzina 7.36, czwartek, 9 luty 2023. I w tym czwartkowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego zbiornika. Na tą chwilę jest jak jest, minus 15 stopni. To trochę przymroziło, jak sami widzicie, ale sprawdzę grubość lodu, czy wejdę na lód, czy będę wędkował bezpiecznie z pomostu. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno! Pięknie, widzicie, przymroziło, ale w poniedzieli już idzie odwilż, ocieplenie i nic z tego nie będzie. Więc trzeba wykorzystać moment. Zobaczymy grubość lodu. I nawiercimy kilka dziur. Nie wchodzę, nawet nie ma mowy, drodzy Państwo. Może by wytrzymał, ale nie ryzykuję. Jedna. Druga. Nawiercimy kilka dziur i będziemy wędkować w tych miejscach, co pokażę. Trzecia, tu miałem brania, też pykniemy. I zobaczymy, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Tu. Oraz tu, gdzie ostatnio miałem brania rybek. Z tej strony. I damy gdzieś tutaj. Dobrze, myślę, że starczy. Damy tu najwyżej jeszcze jedną. I to wszystko w tym dzisiaj temacie. I będziemy obławiać oto te dziury. Z dwie, ze trzy z nich zanęcę, rozrobię zanętę. I zobaczymy, co i jak. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Okej.
Nie wchodzę, drodzy Państwo. Może by było się nie zawaliło, ale nie chodzę. Wchodzę, nie ryzykuję. Przynęcę sobie na głębszej wodzie, na płytszej. Więc tak jak mówię, nie mam ochotki, bo nie było sprzedaży, nie planowałem nawet tego, więc mam tylko pinkę, będę łowił na wędki z mormyszką i z dodatkiem sztucznej ochotki lub żywej pinki, bo nie mam ochotki żywej. I tak to mniej więcej wygląda. Zanęcimy dwie i jeszcze jedną tutaj dziurę i posiedzimy kilka godzinek tu nad wodą. Dobrze, niedużo, jeszcze troszkę zostawię na raz. Ok, i tak to mniej więcej będzie dzisiaj wyglądało, więc rozkładam sprzęty i nie ma co czekać, wędkujemy, więc puszczę i tak mówię, nie mam żywej ochotki, sztuczna, niewielka mormyszka i jedziemy. Czas zacząć dzisiejsze zmagania. Tutaj jest ponad 2 metry. No i sam jestem ciekaw, co i jak. Sam jestem ciekaw, co i jak. Więc drodzy Państwo, machaj, będą ryby, będą. Z tym, że na pewno, drodzy widzowie, na pewno jedziemy, gramy. I mamy pierwszą rybę z dzisiejszego wypadu. Zobaczcie, najważniejsze, że nie na zero i rybka jest, czyli nieduży jazgarz, który skusił się. Ok, więc gramy dalej w drugim przeręblu, tym nienęconym, i zobaczymy, co i jak. Zobaczymy z tej strony i od samego dołu. Najpierw w miejscu przy samym dnie. Obijając o dno, robimy pauzę. Muszę różnych wariantów prowadzenia dzisiaj mormyszki próbować, tak aby coś jeszcze fajnego złowić oprócz tego jazgarza pierwszego. Zmienimy zaraz wędkę z innym kolorem mormyszki. Mam chyba z 10 wędek.
11 nawet, 12, 7, 8, 9, 12 wziąłem. Tak aby na tym mrozie, przy tej minusowej pogodzie, drodzy Państwo, nie zakładać, nie wiązać, nie przekładać, szkoda czasu. Więc gotowe wędeczki dla każdej z nich z inną mormyszką. Ale zobaczcie, jak pięknie się zrobiło. Ślicznie. Aż kusi wejść na lód, ale strach. Ponad 5 cm na pewno jest lód, ale nie wziąłem wypornościowego kombinezonu pływającego, więc nie wchodzę. Jedziemy. Teraz spróbujemy w tej, tu była dziura nęcona przed chwilą, praktycznie. I zobaczymy w tej, tu jest oczywiście płycej, no ale zobaczymy tu, co jest grane. Ochotka jakby była, by było super. A tak to muszę kombinować, założę zaraz na już jedną pinkę. I zobaczymy z jedną pinką, co będzie grane. Najpierw w miejscu. Delikatne ruchy przy dnie. No teraz do góry jedziemy. Z pauzą. Zmieniamy kąt i do góry. Wysokość oczu, najczęściej są brania. Pauza, ale nic. Więc zjeżdżamy na dół. Dobrze, więc gramy w przeręblach. No i miejmy nadzieję, że jeszcze coś pyknie. Ale szkoda, że nie ma tej ochotki. Fajnie jest, fajnie. Zastanawiam się, czy nie pójść w stronę plaży. Tam jest płytko. No i chyba tak zrobię i wejdę na lód. No zobaczymy. W razie co, jak tam wpadnę do wody, to jest płytko. No ale zaryzykuję. No zobaczę jeszcze, jak to będzie z tymi braniami. Tutaj będę chciał złowić jakiegoś okonka fajnego. No jak jeżeli tutaj się nie da, to gdzie trzeba poszukać go w nowych przeręblach. No zobaczymy. Mamy kolejnego jazgarza. No ale nie. O okonki chodzi, drodzy Państwo. Więc dlatego zaraz zmienię mormyszkę na inny kolor. Mniejszą założę, może miedzianą. Zobaczymy. A na tą chwilę gramy dalej w tym przeręblu. Zobaczcie. Stoję na lodzie. Grubość lodu. No z 5 cm będzie. Z 5 cm będzie i chyba pójdę na plażę. Zaryzykuję. Tam najwyżej jak wpadnę, to jest płytko. No bo inaczej nic z tego nie będzie. Z tego wędkowania na pomoście. Zobaczymy tam na płytkiej wodzie, co jest grane. Więc tak mówię, zaraz idę w stronę plaży, bo za parę dni znów ocieplenie i nic z tego nie będzie.
I powtórzę raz jeszcze, nie mam ochotki, szkoda. Okej. Za delikatna jest ta przynęta, muszę wziąć coś większego. To było. Weźmiemy trio. Wezmę trio i do tego pójdzie jedna pinka. Zmiana wędki. Trójkąt bermudzki. 0,8 żyłka. No ale nic. Powtórzę raz jeszcze, szkoda, że nie mam ochotki. No i prawdopodobnie jeszcze z 10 minut, która jest godzina 9:50 do 10 i pójdę na plażę. Wejdę jednak bezpośrednio na lód, pomimo tego, że jest cienki. No zobaczę, no ale tak powiedziałem, tam jest płytko po pas, najwyżej jak wpadnę to się zmoczę, ale nie utonę, więc kto ryzykuje, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. 5 cm lód, więc zawijam się zaraz na plażę. Dobrze, drodzy Państwo, więc łyk kawy, wasze zdrówko i zawijam się na plażę, ale nie pójdę lodem z tego względu, że to jest głupie, by było za cienki lód. Jest nierówny, w niektórych miejscach jest cieńszy, więc łatwo się skąpać, więc pójdę naokoło i pójdziemy tam za taras, tam jest plaża i tam jest płytka woda i tam dokończę już dzisiejszy film. Może w drodze powrotnej jeszcze obskoczę ten brzeg, ale tak jak mówię, idę naokoło, więc jeszcze raz wasze zdrowie. I zawijam się w inne miejsce, na Wiercim Przerębel i zobaczymy na płytkiej wodzie na plaży co i jak. Więc zostańcie jeszcze ze mną, bo jest w pytę. Więc wszystko zawijamy się na drugą stronę. Drodzy Państwo, chciałem wam pokazać, bo tego tarasu prawdopodobnie już nie będzie. Kilka lat jest ten taras. No, prawdopodobnie wkrótce go nie będzie z tego względu, że tędy przez ten taras ma iść droga. Prawdopodobnie i nie wiadomo, czy Zalew Kielecki nie będzie spuszczony do przebudowy, czyli kolejnej drogi, tak w planach, i tego tarasu widokowego, którym teraz jestem, który wam pokazuję, prawdopodobnie nie będzie. Będzie tędy szła droga, tamten budynek chyba zlikwidują i to jest wkrótce w planach, a jak będzie, pożyjemy, zobaczymy. Ale są takie podgłoski co do przebudowy tego miejsca. Więc idę na drugą stronę i zobaczymy tam, co jest grane. Widzicie sami,
tak to wygląda. Więc pomalutku idziemy po chochelkę. Lędeczkę i zobaczymy pomalutku, powolutku, daleko nie odchodzę, 5-6 cm, 5, no ale widać jest stabilny lód, nie jest 5 cm. Ok, więc zobaczymy, co tu jest grane i daleko od brzegu nie odchodzę, bo jestem sam na zbiorniku i to trochę niebezpieczne. Więc drodzy Państwo, wybaczcie, że tak akurat jest. Dla młodszych kolegów nie bierzcie ze mnie przykładu, bo to jest trochę głupie samemu tak ryzykować, ale tu jest płytko i wiecie, nie bierzcie ze mnie przykładu, najlepiej w kilka osób, asekuracja musi być i bezpieczny lód, przynajmniej te 8 cm, przynajmniej. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jedziemy więc jeszcze jedną troszkę dalej, ciutkę. Zmiana przerębla, tu jest pęknięcie jakieś, muszę uważać, pomalutku. Tu będzie prawdopodobnie ciutkę głębiej. O, tak jakby ochotka była żywa, to by było w pytkę. Głębiej jest. No ale zobaczymy, może jakiegoś okonia wyrwę na sztuczną ochotkę. No więc gramy. Pomału wiercę, drodzy Państwo. Delikatnie, pomału, tak aby nie uszkodzić lodu. Najlepsza była pierzchnia, ale nie posiadam. Więc pomału wiercę dziury. Ok. Tu, o, coś szczela. Co, wycofujemy się. Pęk lód. No ale tamtą jedną dziurę jeszcze obskoczę. Pięć, sześć centymetrów. Niecałe 6-5 cm lodu. Mamy jazgaczyka. Zobaczcie. Tu jest ciutkę głębiej. Pomarańczowa. I zaraz Wam powiem, jaka jest głębokość. Metr krawiecki. Od ramienia na wyciągniętą dłoń to jest metr. Dwa metry tutaj jest, to by mnie kryło, ja 1,78 m, jest 2 metry krawieckie, od ramienia prawego do końca dłoni lewej. No jazgarzyk pierwszy był,
Zobaczymy, co tu jeszcze pływa, ale liczymy na jakiegoś okonia. Widzieliście, o, kolejny, tym razem jeszcze mniejszy amator sztucznej ochotki. No ale wędkowanie fajne. Przyznać musicie rację, na pierwszym lodzie w tym nowym sezonie 2023. Ryby nie za wielkie, ale jak widzicie sami, daje radę. 2 metry grunt, 5 cm lód. Jedziemy dalej. Znów, ale ja zgaszę. Okej. Okej. No ale ja zgasz, to ryba, więc nie ma co wydziwiać. Lepiej siedzieć nad wodą, zdobywać doświadczenia, niż siedzieć w domu przed kompem lub telewizorem. Ale wyżej stoją trochę, biją. Zobaczymy wyżej. Stop. Stop. Dobra. Jakaś zabawa jest. Że lód jest, drodzy Państwo, zbyt cienki. 5,5–5 cm, ale zobaczcie, nie jest równo, może być tam dalej cięższy, więc nie ryzykuję. Tutaj pęknął szczela, ja 90 kg prawie ważę, skrzynka to licząc 100 kg na lodzie, to trochę za dużo przy tak cienkim lodzie, który szczela, więc dalej nie odchodzę. Najgłębiej byłem tam, najdalej 2 metry miałem grunt, więc brzegiem przejdę trochę dalej i wyjdę na plaży, tam jest płycej. No i zobaczymy, co i jak jeszcze, więc zostańcie ze mną i zobaczymy, drodzy Państwo, dokładnie co i jak. Więc jak to się mówi, sam jażgarz drobny i nic poza tym, no ale miejmy nadzieję, że jeszcze coś fajnego może się trafi. A czy coś będzie, zobaczycie, więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co i jak. Spróbujemy tu. Tylko tu coś słabo to widzę. Więc okej, pomału. Zobaczcie, ile patyków wrzuconych. Pomału. Pomału, pyzuś. Nawiercimy jedną dziurę. Okej. O, coś szczela. Tu pęk. Lód. Dobrze. Więc wezmę chochlę, wędeczkę i tu kilka razy przygramy mormyszkowe. Z dala trochę od dziury. Pięć, 6 cm, więcej nie będzie, naprawdę. 5,5 góra. Dobrze, zobaczymy w tym przeręblu, co jak. Tu będzie z 1,5 metra, zobaczymy.
mam metr. Metr. Dwa. Nie ma. Półtora metra będzie. Metr 70 może. Odtąd mam metr. Metr, półtora metra. Metr 55. Ok. Dobrze, gramy tutaj. Zobaczymy, co w tym przeręblu pływa. Co w tym przeręblu pływa. Cienki trochę ten lód. Mówię 5 cm za cienki. No ale jak teraz nie połowie, to już nie wejdzie się. No. Tak, jeszcze jutro, pojutrze, a później już się nie wejdzie. W tej. Tak mówię, drodzy Państwo, dzisiaj, jutro, może pojutrze i koniec, i po lodzie będzie, bo idzie ciepło, więc jak ktoś lubi bardzo spod lodu, to widzicie, tak to mniej więcej wygląda, ale tak mówię, nie bierzcie ze mnie przykładu, w pojedynkę przy tak cienkim lodzie. Tu jeszcze cięższy jest. Ok, ale widać, że mocny. Szczela trochę pęka, ale nie jest fałszywy. Tak ostatnio, co wtedy wpadłem, jeden ruch i było przewiercone, a teraz trzeba trochę wiercić, to sami widzicie, jaki lód jest. Ale to tylko mogą być pozory, więc tak mówię. Jeszcze raz, nie bierzcie ze mnie przykładu. No i drodzy Państwo, jest okonek. Nic dodać, nic ująć. Czyli się skusił. I tak mówię, cieszy. Nieduży, ale cieszy, więc zwracamy mu wolność i wędkujemy dalej, ale wypuścimy go w innym przeręblu. Baja! Damy jedną dziurę. O! Widzicie, jak szczelało? Poszczelał w trzech miejscach lód, więc dalej nie idę dalej, nie ryzykuję, ale to będzie jedna dziura i pójdziemy później w stronę plaży. Jazgarz, zobaczcie na taką dużą główkę. No ale trzeba próbować. I tak mówię, mamy jeszcze dużo czasu, przynajmniej do tej 16 posiedzę, jest 11:49, bo mogę już nie zahaczyć na początku tego roku o lód i trzeba to wykorzystać. Spróbujemy tu. Tu jest pęknie. Bakia, przesądu, długość, pęknięcie. W rozkroku
O, widzicie? Gra. Więc gra pękł. Dobra, jedna dziura starczy. I zobaczymy w tym miejscu. Dobrze, zobaczcie jak popękało, jak woda wypływa. Wszystko mokre. Więc ja idę w stronę tam dawnej plaży i tam dokończę już dzisiejsze wędkowanie. Najwyżej później będę się wracał po tych przeręblach, które wywiercie. A na tą chwilę zawijam się dalej ku wędkarskiej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Dzisiaj lód jest, jutro może go nie być, więc trzeba to wykorzystać. No i tak, drodzy Państwo, wygląda, czyli zaczyna się dawna, stara plaża, ale pójdziemy z drugiej strony mola, więc tak to mniej więcej wygląda. Nic dodać, nic ująć. Dobrze, zaraz tu gdzieś się wbijemy i będzie w pytkę, nie inaczej. Wejdziemy tędy. Pomalutku. No. Trochę gra. Tu jest ciemniejszy. O. Dobra, bokiem trzeba. No strach, ale co zrobić, jak jutro już może lodu nie być. Tu nie jest głęboko, tu jest po pas, to... Ale widzicie, drodzy widzowie, że... Ja już łowiłem stamtąd i dotamy. Co? No nie duże ryby. Ochotki nie mam, bo nie ma sprzedaży. Dziękuję. No i co? No już dalej nie idę. Dalej nie idę. Zobaczymy, co z tego będzie. Pomału. Pęka. Okej. Tak mówię, dużo dziur nie wywiercił. Tu mi strzela pod nogami. Tu jest jeszcze cięższy lód. No i tą samą drogą wracamy. Odłożę świder. O, jak strzela. I bez skrzynki tam wejdę, tylko wezmę wędkę. O, szczela. Więc tak jak mówię, tak też zrobię. Nie ma co szaleć. I tak jak mówię, w drodze powrotnej odwiedzę te dziury, na których już dzisiaj przepuszczałem zestaw, czyli grałem murmyszką. Nie będę wiercił nowych dziur,
No i takie łowienie, widzicie. Nie ma tych zim co dawniej. Sezon jest krótki na wędkowanie, albo się wejdzie na lód, albo nie. No i trzeba czasami ryzykować. Ale to takie hobby jest i widzicie. Nie wejdziesz, nie połowisz. No ale tak mówię, nie bierzcie ze mnie przykładu. Drodzy widzowie, nie inaczej. 90 kg prawie ważę. No w tych ciuchach to na pewno. Szczela. No ale widzicie, jak to wygląda. Skrzynki nie biorę, bo tam jest z 8 dobre kilo, jak nie lepiej. No, a lód tu jest bardzo cienki. Tu jest cieniutko. Cieniutko. Więc w kucki. No i głęboko nie jest. Ile tu jest? Metra nie ma. No zobaczymy. Tak tu będzie lipa, to wracam w tamte dziury. Pewnie mam dziury, grubość, już tam stałem. Więc nie ma tu co ryzykować, tutaj jest inny układ wody i może być całkiem inny lód. Jeszcze jedną dziurę wywiercę. Powiedzmy tutaj. Dobrze. Trochę dalej od brzegu. Okej, i zaraz tutaj będziemy grali naszą mormyszką. Wziąłem skrzynkę, przednie dekucał, nie wziąłem na kolanników do wędkowania na kolanach, więc będę chciał sobie usiąść przy tym przeręblu trochę dalej. No i tu trochę poprzepuszczam, tylko jak to pękło w ten sposób, to siądziemy tak. Okej. Zgarnę. I tutaj będziemy przepuszczać trochę naszą mormyszkę. Tu miejmy nadzieję, że będzie głębiej troszkę. No, normalne. Więc nie dużo, ale głębiej. I gramy. Ta ochotka. Żeby była tylko ochotka, to by było w pytkę. Całkiem prawdopodobne by było, żeby było więcej ryb. Nie wiadomo, czy dużych, ale na pewno by brania były częściej. Dobrze, drodzy Państwo, tu jest za cienki lód, za płytko, metr 10, szczela, niebezpiecznie, więc idę w tamte dziury. Z powrotem tam było ponad 2 metry i tam dokończę dzisiejsze wędkowanie. Tu już nie wiercę nowych dziur, bo zobaczcie, tak daleko od brzegu i metr jest, w dwóch dziurach nic, więc idę w stare dziury, może tam coś się skubnie. Szczela, szczela. Ok, więc wracamy w stare przeręble. Spróbujemy tutaj z jedną.
widzicie, tu jest grubszy lód, więc tu jedną. O, szczela, szczela. Dobra, więc jedna. Pojedyncze dziury, tak aby nie była jedna koło drugiej, bo strach jest. Lód osłabi wtedy, jak jest blisko siebie, są dziury. Dlatego przepis łowiąc pod lodu jest u nas taki, że metr przerębę do przerębla, metr weźmiemy dwie chochle, skrzynkę, a resztę zostawimy i spróbuję jeszcze tutaj. I od pomarańczowej zacznę. Zobaczymy w tym przeręblu, wracając, co i jak, za czym, czy jest 1,5 metra. Mam metr. Metr jest. Zobaczymy, ile mamy. Dobra. 1,5 metra. Dobra, wystarczy. Dalej nie idę. 1,5 metra. Więc gramy. I drodzy Państwo, taki sandaczyk skusił się na białą murmyszkę. Nic dodać, nic ująć. Okej. Więc odczepimy rybkę i zwrócimy jej. Baja. Dzięki. Jakby jeszcze jedną dziurę trochę dalej. Jak to był sandaczyk, to weźmiemy trochę głębiej. O. Okej. Jedną tylko. Jedną dodatkową dziurę. Ok. Wywierciłem kolejną dziurę ciutkę dalej. Tu już jest głębiej troszkę. Ile mamy? Koło 2 metrów. 1,80 m, 1,90 m. No i zobaczymy w tym przeręblu. Czyli 3 przeręble, z tym, że ten środkowy pierwszy dał nam niewielkiego sandaczyka. No zobaczymy. Godzina 13:44, więc jeszcze mamy trochę czasu na wędkowanie. No i trzeba wykorzystać ten moment na łowieniu z nadlodu na Kielcoku. Patrzcie, wszystko ciapa. Już błoto się robi. Odwilż idzie. Więc jeszcze jutro prawdopodobnie będzie można wejść nad lód, no a później kicha. Więc posiedzę jeszcze z 2 godzinki w tym miejscu, co na początku, z tej strony. I niedługo będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad spod lodu. Teraz z powrotem tutaj. W tych 3 dziurach, może na wierce jeszcze z jedną, z 2, no ale tu już dokończę dzisiejszy film. Więc gramy i miejmy nadzieję, że chociaż jakiś jazgarz pobierze naszą morweszkę. Wierciłem tu kolejną
dziurę ciutkę dalej. No zobaczymy z tej co będzie. Może z tych naświetlonych zero brania, może z świeżej po południu wywierconej dziury coś skubnie. No zobaczymy. Zobaczymy. Lód taki jak tam, czyli 5 cm. Nie wszędzie. Ta sama głębokość jest. Trochę dalej wziąłem od brzegu, ale ta sama głębokość. Więc gramy murmyszką w tym oto miejscu jest pyte. Nie inaczej. Słońce jeszcze wysoko, ale nic nie bierze, drodzy Państwo. Nic nie bierze, czyli sztuczna ochotka się nie sprawia. Nie sprawdza. Żywej nie ma. No i tak to mniej więcej wygląda. Ano, więc pomacham jeszcze trochę. Może jeszcze tam pójdę trochę. Tam nawiercę jakąś świeżą dziurę i niedługo dokończę. Baterie podładowane to najważniejsze, coś złowione. I cóż można chcieć? Wypad spod lodu zaliczony. Jeszcze zobaczę tu z tej strony, tylko muszę uważać. Tu wywiercę z jedną dziurę. I tu drugą. Okej. I te dwie dziury będą już ostatnie dzisiaj. Więcej już nie ryzykuję. Te dwie ostatnie dzisiaj dziury, które obłowię. A co, czy coś będzie, zobaczycie sami. Więc zostańcie jeszcze ze mną przez jakiś czas i zobaczymy, jak to mówię, co i jak. Te dwie wędki wyczyszczę. Jedną. Drugą. I to będą ostatnie dwie dzisiejsze dziury z kiel coka. Drodzy Państwo, godzina 16. Czas zakończyć ten dzisiejszy nierówny pojedynek. Brało to, co pokazałem na filmie, czyli kilka jaskarczyków. Więc drodzy Państwo, musiałem odebrać telefon. No i tak leciało, jak pokazałem na filmie, czyli brało to, co brało. Nic szczególnego, lód pomału będzie topniał i już ciężko będzie wejść na lód. Ochotki nie było gdzie kupić, po prostu nie przewidziałem tego. No a na sztuczną ochotkę brało to, co na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Jedziemy do domu. Cześć.